Kończąc technikum w 1978 roku, chcąc iść na studia, nie miałem takiej możliwości, żeby dostać zgodę na kopalni, na studiowanie. Wielkie przeszkody robił mi mój kierownik oddziału, który obawiał się, że mu zagrożę w jego karierze zawodowej. Ja jeszcze nie zacząłem, a już skończyłem i w niczym nie przeszkodziłem panu kierownikowi. I dopiero kiedy złożyłem deklarację na członka do PZPR, wszelkie opory ustały. Stąd jest to moje przystąpienie do partii zupełnie nie z pobudek politycznych, tylko pragmatycznych. Obecność w PZPR-ze zakończyłem w marcu 1981 roku po wydarzeniach w Bydgoszczy, chociaż na oddziale miałem ogromne poparcie kolegów, nie tylko jako członek Solidarności, ale również w podstawowej organizacji partyjnej. Byłem wybrany na delegata na konferencję zakładową. To tym bardziej były wielkie opory, kiedy ja rezygnację złożyłem. Nawet w Solidarności koledzy bardzo mi to wytykali, że tam też są potrzebni ludzie, nasi ludzie, żeby rozbroić partię od wewnątrz. Ja inaczej w ten czas uważałem.